Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek 13 listopada, a ja zapraszam na szybkie kryptoniusy na platformie X ulubiony napój w rączkę i zaczynamy. Mamy lekką korektę na Bitcoinie. Bitcoin kosztuje obecnie 36 874, a sam Ether utrzymuje się powyżej 2000 dolarów. Jeżeli chodzi o mnie, warto moim zdaniem zapoznać się z wpisem na moim X, który zrobiłem wczoraj dotyczącym realizacji zysków. Uważam, że jest to jeden z bardziej wartościowych wpisów. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie ogląda systematycznie, to wielokrotnie na YouTube w serii Moje Kryptomyśli Was informowałem jakie mam do tego podejście i w, o tych tak naprawdę zasadach, które mogą uratować Wam hossę, więc jak ktoś jeszcze nie widział, oczywiście ten tweet jest podpięty. Z ważniejszych informacji mamy słuchajcie informacje o górnikach tak jak wiecie, jak mamy dużą ilość transakcji to opłaty transakcyjne idą w górę i górnicy zarabiają więcej. Mieliśmy oczywiście podczas tamtej hossy olbrzymią hossę na NFT-kach i m.in. Właśnie przez to opłaty na blockchainie ERC20 poszły bardzo mocno w górę, ludzie potrafili płacić 50 czy 100 dolarów, żeby jakiegoś NFT kupić. Natomiast mamy informację, że górnicy Bitcoina zarabiają 30 milionów USDT w ciągu ostatnich 10 dni właśnie dzięki Bitcoin Originals. Oczywiście, Bitcoin Originals. To jest, słuchajcie, są cyfrowe aktywa podobne do NFT-ków, z tym, że właśnie na sieci, na blockchainie Bitcoina. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest, to też jakiś czas temu robiliśmy wywiad z Rafałem Kiełbuzem. Możecie sobie posłuchać i dowiedzieć się więcej. Natomiast trzeba się na to przygotować, jak będzie Hossa, bo no to te opłaty będą wysokie. Już to przerabialiśmy. Oczywiście, patrzymy tutaj też pod kątem Ethera i chcielibyśmy, żeby ten problem został w przyszłości rozwiązany bon Na tę dalej zapowiada się, że to ERC-20 będzie tym ważnym łańcuchem i ważnym graczem. Unia Europejska popiera ustawę zawierającą klauzulę wyłączenia kryptowalut. Jest to ustawa bardzo niebezpieczna dla rynku kryptowalut, dlatego że ustawa ta może sprawić, że większość istniejących już tak naprawdę smart kontraktów może uznać, może być uznana za nielegalną, więc jest to rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Oczywiście jest tutaj wielki sprzeciw w branży kryptowalut, Natomiast y, Parlament Europejski głosował za przyjęciem, słuchajcie, tej kontrowersyjnej y, ustawy. Ustawa o danych wymaga, aby inteligentne kontrakty mogły być przerywane, wprowadzając jednocześnie mechanizmy kontroli umożliwiające resetowanie lub zatrzymanie y, umowy. Y Panowie i panie politycy, nie o to chodzi w smart kontrakcie. On właśnie ma dawać te możliwości zabezpieczenia, żeby ludzie czuli tą pewność, podpisując dany smart kontrakt. Także mam nadzieję, że zostanie to rozwiązane. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, tak naprawdę, co jakiś czas mówimy o tym, że na poszczególnych blockchainach rośnie liczba adresów. Często pokazujemy, jak dużo nowych użytkowników dochodzi i powstają nowe adresy, czy to Bitcoina, czy to ERC20. No i tu mamy informację, że liczba Adresów z aktywami wartymi więcej niż 1 milion dolarów wzrosła w tym roku aż o 237%. Hossa przyniesie wielu milionerów, wiele osób też straci na rynku kryptowalut, ale na ten moment widzimy tutaj ten dość dobry przyrost, jeżeli chodzi właśnie tutaj o adresy bitcoinowe, o aktywa właśnie znajdujących się na tych adresach. Całkiem, całkiem mocny przyrost 237%, więc widać, że coraz więcej interesuje się bitcoinem i w Bitcoinie chce lokować swoje środki. FBI wzięło na celownik kryptowaluty, skonfiskowali grube miliony. Władze federalne w New Jersey podjęły decyzję o konfiskacie kryptowaluty o wartości 54 milionów dolarów. To skutek działań przestępczych grup zajmujących się handlem narkotykami. Akcja ta jest wynikiem śledztwa właśnie przeciwko tutaj dwóm członkom grupy przestępczej. A więc słuchajcie, tak to wygląda. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli nie trzymali tych seedów u siebie, no to ciężko będzie te krypto odzyskać Często się z tego śmieje, szczególnie jak widzimy licytacje kryptowalut nawet przez polskie urzędy skarbowe, bo już i ta taka rzecz miała miejsce. No ale jest to, jest to kolejna rzecz, tak jak widzicie, część transakcji krypto jest wykorzystywana cały czas do różnego rodzaju złych akcji. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć również o kryptowalucie TON. Tak jak pamiętacie jakiś czas temu wprowadziłem ją do swojego głównego portfela kryptowalut. TON na dzień dzisiejszy jest zarządzany przez włodarzy aplikacji TELEGRAM. Aplikacji, która jest też bardzo mocno używana w kryptoekipie. Nasze pierwsze, największe i główne grupy są właśnie na TELEGRAMie i TELEGRAM kilka dni temu poinformował o pełnej integracji właśnie kryptowalutów to właśnie z Telegramem. Myślę, że jest to temat bardzo rozwojowy, szczególnie na Azji widać, że ta aplikacja ma bardzo wielu zwolenników. Te największe grupy również projektów azjatyckich mają bardzo wielką y, społeczność. Y, jakiś czas temu, wiele, wiele miesięcy temu, w momencie kiedy ja kupowałem pozycję, to on, y, mówiłem Wam o tym, jak chciałbym, żeby ta pozycja się rozwijała. Przede wszystkim kolejne produkty, które chcą robić, to jest bardzo ważna rzecz. Wiemy, że mamy numery telefonu właśnie y, zbudowane i oparte o tą sieć, ale ma być dużo więcej. Bardzo duża ilość użytkowników Telegramu może być w najbliższym czasie, w najbliższym roku, być może do dwóch lat, wprowadzona właśnie poprzez Telegram w blockchain, co może być bycze. Oczywiście jest tutaj duża kapitalizacja i każdy musi sam się zastanowić, ale rzeczywiście ten ton się fajnie rozwija. Z naszych ważniejszych rzeczy mamy głosowanie na Stargate, o tym nie zapominajcie. No i dla mnie bardzo ważna informacja ma dzisiaj dotycząca ekosystemu, Chili's mamy, słuchajcie, integrację, informacje o Nowym partnerstwie. Animoka Brands dołącza do Chili's Chain jako nowy walidator. Bardzo dobra informacja. Kto siedzi w gamingu, wie, że Animoka jest tym graczem, który lubi inwestować swoje fundusze w ciekawe projekty. Tutaj wejście w Chili's Chain to jest naprawdę dobra informacja i myślę, że sama Animoka również może przynieść tutaj na Chili's Chain na jakieś ciekawe projekty. Oczywiście wczoraj wystartowałem w Starts League, a więc jest to projekt z trendu Social F. I do tej pory z tego trendu działałem tylko na jednej aplikacji na Tech, Myślę, że znacie. Natomiast tutaj aplikacja jest oczywiście zbudowana na Chili szczenie. Ja dwa dni grzebałem, próbowałem dojść, czyje to jest, jak to powstało, i myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo duży udział właśnie ChiliZa. Co ciekawe, od razu wiemy, że będzie token, wiemy, że ten token ma zostać zerdropowany. nie znamy zasad, nie wiemy, jak to będzie się odbywać. Natomiast to, co jest ciekawe, to oczywiście aplikacja ma być również powiązana ze sportem. Sam Alexander Dreyfus ChioCity zapisał na aplikacji o integracji między innymi, słuchajcie, z fan tokenami, a sam osobiście właśnie aktywuje swoje klucze w momencie, kiedy aplikacja przekroczy 10 tysięcy użytkowników. Dla mnie temat bardzo ciekawy. To jest kolejny krok w ekosystemie Chilis i Socios, który moim zdaniem będzie się w tej hoście rozwijał. Tak naprawdę niewiele osób mówi dzisiaj o Chiliz Chain, jeżeli nie działało w Socios na Chilizie, jeżeli nie siedzą właśnie w tej grupie sportowo-blockchainowej, tak to nazwijmy, moim zdaniem to też może być taki ciekawy czarny, Koń I ja obserwuję każdy projekt, który tutaj się buduje. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja używam, dzisiaj zrobię Wam materiał, jak działa aplikacja, jak to wszystko wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani kody do dołączenia do tej aplikacji, macie oczywiście na moim X. -ie. Na dzisiaj, słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle. Zachęcam wszystkich, żeby śledzić mojego X. -a. Tam daję na bieżąco wszystkie informacje. Szykuję Wam bardzo mocny film na temat moich portfeli. Dzięki za uwagę. Zostaw serduszko. Pomaj dalej. Hej, ekipa!